Trzymaliska, tutaj Frer, a to będzie 134. część Zagrajmy w Gothic 3. W poprzedniej części zajmowaliśmy się areną Faring, czyli w 136. części staliśmy się mistrzem. Tak, walka była ok, było fajnie, zdobyliśmy trochę szacunku i level. Tak, no i to był już w zasadzie nasz koniec walk na arenie. No i mówiłem w poprzedniej części, że w 134, czyli tej części, będę w Kraniuta. No widać, trochę nie do końca, bo jestem w piecu. No i przetapiamy, tak. Sobie się bryłka rudy żelaza utrzymana. Ludziska, to tu nic nie ma do gadania. Kujemy półtora ręczne i będę. I będzie pro, tak. Dobra, jeżeli to już naprawdę będą te bryłki rudy żelaza, to kujemy półtora ręczne właśnie miecze. Miecz półtora ręczny. Ho, 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 ho. Dobra, no to kujemy te 31 półtora ręcznych mieczów. Ludziska, nie musimy sprzedać miecze ani czego innego, bo wycwaniliśmy się do takiego stopnia, że szkoda gadać. Więc ludziska, w następnej części. Za chwilę widzimy się u Steinara. Dobra, ludziska, jak co jesteśmy już u... Ej, zaciął się znowu, jak jesteśmy tutaj w klanie Muta na górze, tak, idziemy do Steinara. Dobra, tu jest Kowal, tu jest Steinar. Ciulu, niech ci mina zbladnie. Patrz, ile mam tego, Wajzo. Płacz i płać. Dobra, musimy kilka ich odłożyć. Dobra, dokładaj złoto. No i pięknie. Tak, ludziska. Majątek się zwiększył, także szkoda gadać. Jest dobrze, ludziska, jest dobrze. Fuck the system. Dobra, idziemy teraz do Ingwara, żeby temu też ciulowi zbledła mina. Tak. Jeszcze do kilku handlarzy pójdziemy, sobie zrobimy ładne, może powiedzieć, ładną przechadzkę po... może powiedzieć, handlarzach, tak. Pokaż mi swoje towary, ciulu. Sorki, że ludziska nazywam ich wszystkich ciulami, ale... Trochę się cieszę z tego, że już będę mógł mieć ten wstęp do Isztar, tak. Będzie fajnie, naprawdę. Proszę cię o tyle. Dobra. Już mam 269 tysięcy i wiecie co? Czekajcie, ja zobaczę, ile mogę tego wykuć jeszcze. Miecz półtora ręczny. Okej, 18 mogę ich wykuć. A rudy mam tyle, że szkoda gadać. Bo wiecie, ja sobie, kurde, kupił czystą sztabkę, właśnie rudy, tak, żeby sobie wykuć miecz przodków, tak. Legendarny oręż. Zapiszmy. Nie wiem. Kurde, mam na pewno tyle kasy, już szkoda gadać. Tak. Jak mu jeszcze ta kasa wróci, czyli chodzi mi o to, że zapłacimy mu te 160 tysięcy za tą sztabkę, to będzie ok. Czego chcesz? Wyświetl wybór sztabek. 5 kawałków rudy. Dobra, i jakbyśmy... Dobra, on miałby już teraz trochę dużo kasy. Tak, mu wzrasta kasa, kiedy prowadzimy z nim handel sztabkami i tymi innymi rzeczami. Dobra, pokaż mi swoje towary. Kasa, ziomuś, jeszcze raz kasa. Półksiężyc i te inne ciulstwa tu są. Tu jest ten oręż zużyty. Tu mam te moje pancerze ukochane, błogosławiony oręż. No to popatrzmy, przemianki out. Tak. Mam już w zasadzie nieograniczoną liczbę tutaj rzeczy do przetopu, tak? Tych półtoręcznych mieczy, czyli możesz powiedzieć, możemy sobie robić co chcemy, tak. Czyli nasza pozycja propokasy jest niezachwiana. Miecz przodków, dobra, wykujmy. Pięknie. Zaostrzmy. Dobra, pięknie. Wow, to już jest lepszy od miecza mistrzowskiego, ale to już ja dawno widziałem. Tylko czy jest dłuższy, to jest pytanie, naprawdę. Czekajcie, wiecie co? Zdejmij go. Tak, ja chciałbym tutaj... Cholera, będzie krótszy i to w ciul krótszy, tak? No, jest bardzo, i to bardzo krótki, tak, naprawdę. Nie wiem, czy będziemy go używać, taka smutna prawda ludziska po prostu. Po prostu nie wiem, czy będziemy go używać, tak. Nałóż tarczę, Besi, gdzie jest tarcza? Tarcza jest tu. Dobra,
taka po prostu smutna, prawda? Tu jest ten lepszy miecz mistrzowski, damy go pod dwójeczkę. No dobra, ludziska, czyli jeszcze chyba poskaczemy sobie po tych różnych właśnie klanach i pohandlujemy. Jak co, widzimy się w tym chyba klanie ognia. Do klanu ognia będzie najbliżej i tam chyba będzie kilku handlarzy. Jak co, zaraz się widzimy. Dobra, jestem w klanie ognia. No i zobaczmy, czy tutaj są ci handlarze, tak? Na razie to widzę coś nieciekawie, tak. Pokażmy, jak zostać myśliwym. Jak na grupę go zwierza, jak być łowcą orków. Na razie nie. Na razie się niczego nie będę uczyć. Tak. Dobra, pójdźmy do tego tutaj kowala. No widać, handlarz jest tylko jeden, Karlen. Tak. I ma mało kasy, ale czy ma tego, czego chce? Nie ma tego, czego chce. Słabo. Będzie musiał go pobić, jeżeli ma te rzeczy. Dosłownie. Dobra. Tego już sprzedamy. Chyba, no tak. Nie będę się cackać i sertolic sprzedajemy. A to też. Dobra, to więc kusza out. 20. Tutaj idzie ta kasa do mnie. Tak, jest ciekawie. Dobra, weźmiemy jeszcze to pod sprzedaż. Dobra, dołożymy złota, 15 sztuk, okej. Okay. Karol, niestety musisz być pobity. O, bo on ma te właśnie tutaj sztabki, tak? Pięknie, 400 PD, wow. Czekajcie. Tak, ma tych 30 surowej stali. To więc, ludziska, jak co, widzimy się w klanie wilka. Dobra, ludziska, jesteśmy w klanie wilka, naprawdę, jak już teleporty działają, jest super, tak. Dobra, papa, wywalamy to, to idzie też out, no i wywalimy ten też, kurde, hełmik. Tak, dobra, już mamy dosyć dużo kasy, dołóż złoto, ziomuś. Okej. Okay. To więc sobie z tym pohandlowaliśmy. Kowala nie ma, jest słabo. Możemy pohandlować jeszcze z kwatermistrzem. Z Hłagarem nie możemy pohandlować. To więc zobaczymy, ile ma kasy run. Kwatermistrz. Dobra, 19 tysięcy. Nie za dużo, nie za mało. Ale no nie ratuje to nas, tak. Czekajcie, musimy teraz zrobić te miecze właśnie, tak. Okej. Okay. To więc, ludziska, jeszcze tutaj możemy sobie pohandlować w klasztorze, tak? Tak, jest kilku właśnie. No, w klasztorze sobie pohandlujemy. Tam już na pewno zbijemy dosyć dużo fortuny. Dobra, i już skończyły się tutaj te bryłki i to wszystko. Wszystko leży w rękach mojego ekwipunku, tak? I tych mieczy półtoraręcznych. Dobra, panie... No, i to wszystko już w zasadzie na twoją kasę, tak? No to ludziska, jak co, będzie to koniec 134 części Zagrajmy w Gothic 3. W 135 idziemy do klasztoru, żeby pohandlować, ale też dowiedzieć się kilku rzeczy o Akaszy. No, Akasza jest to wojownik przodków, który nie poszedł do ostatniej świątyni, tylko poszedł do Nordmaru. My wiemy gdzie, ale musimy przeczytać, żeby zdobyć trochę expa. Jak co, dzięki za oglądanie, nara.